wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj pijemy, ale nie będę oszukiwać. Dzisiaj nie herbata, nie wiem czy to widać. Cappuccino. Nie będę już zmieniać tytułu Cappuccino z Gosią. Będzie herbatka z Gosią, ale dzisiaj piję sobie rozgrzewające, ciepłe, słodziutkie i takie miłe cappuccino. Słuchajcie, kupiłam, piję, wy też róbcie sobie cokolwiek do picia, tylko żeby wam smakowało i posiedzimy trochę tak niedługo, bo kurczę, nic się nie dzieje. No słuchajcie, mówię wam naprawdę, nic takiego się nie dzieje, żeby zdawać wam raport, ale mimo tego, że nic się nie dzieje, to ja wyłuskałam najważniejsze informacje tego miesiąca może nawet. Słuchajcie, bo stała się taka śmieszna rzecz, śmieszna, nieśmieszna, mnie rozbawiła, przypomniała i tak mi się zrobiło miło. A mianowicie, słuchajcie, ostatnio mam fazę na powrót do dzieciństwa. Co jakiś czas mnie to bierze, wiecie, mam tatuaż wspomnieniowy i teraz postanowiłam sobie przypomnieć rzeczy z tamtych okresów, z okresów. Jeden był okres dzieciństwa i nastolactwa, ale kupiłam sobie, pokazywałam wam na Instagramie i na Snapchacie nawet karty z Alfem. Słuchajcie, mam dwie pary kart, sezon pierwszy i nawet sezon drugi, proszę bardzo, takie to są prawdziwe. Nic nie widać. O, oryginalne, amerykańskie z Alfem karty. Do tego tutaj są naklejki. Szyberce, dużo naklejek. I jeszcze jakieś karty do gry. Nie wiem, co, jak się gra w tą grę, ale tu jest cała rodzina Alfa rozrysowana. To tworzy drużynę. I kupiłam takie karty kojarzące się z dzieciństwem. I tak, słuchajcie, siedziałam, mówię, co tam jeszcze mogę wyszukać takiego kojarzącego się? I mi przyszło do głowy, słuchajcie, że nie wiem, czy to ktoś pamięta, były kiedyś, to chyba końcówka lat 80., początek 90., albumy do wklejania naklejek z wojowniczymi żółwiami ninja. Wojownicze żółwie ninja miały swój album, gdzie kupowało się w kiosku takie saszetki z naklejkami i się wklejało w ten album. I mi się to, słuchajcie, przypomniało. I mówię, wpiszę w internet, zobaczę, jaka to firma była, może jeszcze znajdę te naklejki, gdzieś może taki album znajdę. Normalnie wspomnienia. I muszę iść po telefon, bo kurczę, jestem nieprzygotowana, bo wam chcę coś pokazać. I słuchajcie, wpisałam Wojownicze Żółwie Ninja, album z naklejkami i wzięłam galerię, żeby zobaczyć zdjęcia. I wyskoczyło mi jedno zdjęcie, takie trochę przerobione w Photoshopie, które w jakiś sposób mi coś mówi, ja znam to zdjęcie. I weszłam na tą stronę, na której było to zdjęcie i otworzył się blog, który nazywa się Back to the Past. I ja ten blog przeglądam, słuchajcie, patrzę, o wojowniczych żółwiach ninja, różne rzeczy, takie, słuchajcie, ja na to patrzę. I to mój blog. Ja o nim zapomniałam, słuchajcie. O, to jest ten album z naklejkami, tak wyglądał. I tutaj ja prowadziłam bloga, słuchajcie, ostatni wpis jest z 16 marca 2014. I to był blog o wspomnieniach z dzieciństwa. I ja o nim zapomniałam. No nie wierzę, słuchajcie, to co za kłamstwo. 26 kwietnia 2014 był ostatni wpis. I ostatni wpis był o takim czymś, ja wam pokażę. Urządzonko do oglądania bajek. I to jest to urządzonko. Nie wiem, czy tu widać. Się światło odbija. Nie wiem, czy to ktoś z was miał takie coś. Tu się wkładał taką kasetę i się tym kręciło i bajki się oglądało, no. Ale ja o tym blogu zapomniałam, słuchajcie. Dam wam linka. I o matko, ja siedziałam i przeglądałam i czytałam moje własne wspomnienia, się delektując tymi wspomnieniami, te diabełki takie, że jak się naciskało, to tak mi języki wychodziły. Pff, pff. Takie były, ojenny. Także podlinkuję, jeszcze pamiętam, prowadziłam bloga, słuchajcie, o horrorach.
Muszę sobie przypomnieć, wydaje mi się, że on, ten blog, miał horror fan, coś takiego. Jak znajdę gdzieś, bo też zaniechałam, jak znajdę, to wam podlinkuję, bo tam robiłam recenzję horrorów, które obejrzałam, także to może być przydatne dla osób. To może być skarbnica wiedzy. Przy okazji ja też mogę przejrzeć, czy moja opinia o danych horrorach dalej są takie, jakie były. Także takie wspomnienie, ale bloguję. Słuchajcie, pogoda dzisiaj jest bardzo dziwna, bym to określiła, bo przed chwilą padał śnieg i właśnie wyszło słońce i zaburza mi tutaj światłość. Tak chyba lepiej. Zaburzenie światłościowe, naprawdę. Świeci słońce, pada śnieg, jest ciemno, nie pada. Pada, świeci słońce i tak cały dzień dzisiaj, do tego jest wiecznie zimno i nieprzyjemnie, ale to nic, ponieważ ja się rozgrzeję robiąc coś, co tak się wstrzymywałam, bo chciałam z wami. Słuchajcie, jak kupiłam te karty z Alfem, to się okazało, że one są z jakiejś firmy Tops. Ja nie znam tej firmy, to jest jakaś amerykańska, rozzna, i się okazało, że ta firma Tops w latach 80. robiła też karty z horrorami. I na czym to polegało? Zarówno Alf, jak i wszystkie inne karty, one oryginalnie były w opakowaniach z gumą do rzucia. Także ten Alf już jest, to są karty bez gum do rzucia. Natomiast ja kupiłam, wylicytowałam na eBayu trzy oryginalne takie gumy do rzucia z kartami i naklejką w środku. Także słuchajcie, dzisiaj są oryginalne z 85. Słuchajcie, 85, 87, a tu nie ma daty. Także to są 85, 87 i bezdatowce, słuchajcie. Także odpakujemy z wami, odpakuję i zobaczymy, jakie karty mieli amerykańskie nastolatki. Jak to w ogóle wyglądało? Takie guma do rzucia, słuchajcie, w środku była niezapakowana, bez papierka. To jest guma do rzucia z lat 80. Okej. Natomiast tu są karty, tu trochę się odbiła ta guma do rzucia. Z Freddym, czekajcie. Karta z Freddym. Obcy. Tutaj taki pan jest napisany, że to jest Dzień Żywych Trupów. Z tyłu są tytuły filmów. O, naklejka z Predatorem! O matko, naklejka super! Koszmar z ulicy Wiązów 2. Poltergeist. Freddy. I jeszcze jeden obcy i jeszcze jeden Freddy, ale... Normalnie aż rozpakuję dwie kolejne, bo jestem podekscytowana. Tylko trzeba uważać na obleśną gumę do rzucia z lat 80. Ta nawet się przykleiła. Jaka naklejka jest tutaj? Czekajcie, naklejka. Też z Freddy'ego. Dream Warriors. Z muchy. Ja muchę uwielbiam. Czy to widać? Z Jeffem Goldblumem mucha. To jeszcze to otwórzmy na koniec. Ale super, te papierki też zachowam, bo są guma do rzucia w całości. Yeah! O, powiem... Dziwne, ale słuchajcie, po tylu latach, aż dotknę. Nawet miękka, ale słuchajcie, to pachnie dalej... gumą do rzucia. Ile tam chemii musi być w tych gumach, że one dalej zapach mają. Obrzydliwe. Naklejka z dyniogłowego. O, i Freddy. Kolejny Freddy, a ja lubię Freddy. I mucha znowu. Słuchajcie, jakie dobre rzeczy. Amerykański wilkołak w Paryżu. To w Paryżu? W Londynie to będzie. Sprawdzam. Oczywiście, że tak. Gumy, to, gumy sobie podaruję. Ale karty i opakowania zatrzymuję. Słuchajcie, faza powrotu do dzieciństwa, jeszcze wam pokażę, trwa. I kupiłam, postanowiłam, słuchajcie, misja, znaleźć
opowieści skrypty. Co się okazało, że opowieści skrypty nie zostały wydane na rynek żaden konkretny, czyli nie ma na przykład wydawnictwa na rynek angielski. Jest na amerykański, gdzie potrzeba amerykańskiego odtwarzacza DVD. Jest wersja na rynek niemiecki, gdzie oni tam zrobili the best of i powybierali odcinki. I znalazłam wersję na rynek hiszpański. Słuchajcie, więc kupiłam wersję hiszpańską. Podobno, jeszcze nie sprawdzałam, że podobno można tu oglądać bez hiszpańskich napisów czy lektora, że normalnie powinno grać po angielsku, mam nadzieję. Wzięłam sezon czwarty, bo tak nie wiem, czy sezon czwarty pamiętam, czy nie, ale jak będzie działać, to kupię inne sezony, bo naprawdę opowieści, skrypty to jest coś, co ja muszę mieć w domu. Muszę mieć, no. Normalnie ja nie mogę, muszę. Ale słuchajcie, ta herbatka to się taki holo robi. A to nie tylko dzisiaj holowe rzeczy, bo jest jedna rzecz, którą muszę się z wami podzielić, a mianowicie kontynuacja rękawka tatuażowego. Założyłam zły sweter, żeby wam to pokazać, więc nie wiem, czy się uda. A, może się uda, słuchajcie, sweter się podwija. Tak jak wiecie, robię rękawek związany z horrorami, czyli nie portrety, a przedmioty, rzeczy z filmów różnych horrorów. I kolejnym punktem było coś z horroru Halloween, a mianowicie dynka. Słuchajcie, ta dynka jest umiejscowiona w takim niefortunnym miejscu, że jej dobrze nie widać i tutaj tak zachodzi. Także nie wiem, czy to w ogóle coś wam to daje, obraz. Ale jest wspaniale wykonana. Patrzcie na żyły na tej ręce. Tu jest ręka i tak mam tu nóż. Tak nóż zachodzi. I tu jest ta dynka taka. I to jest z okładki z Halloween, ale ja nie mam... Kurczę, my mamy na DVD Halloween wersję jakąś... Nie wiem, czy to jest jakaś edycja specjalna, ale patrzcie, jest 3D i jak się ten Michael tu obraca, to właśnie ta dynka mu się tworzy. Także nie widać tego dobrze, no. O! W środku jest. To jest ta dynka. To jest ta dynka. Tu jest ręka z nożem i ona tak zachodzi na tą dynię. Bolało. W tym miejscu powiem wam niemiło. Boląco. Naprawdę, ale wzięłam ibuprofen. Tak, wiecie, nawet nie pomyślałam, czy mi to coś da, czy nie, wziąłem ibuprofen i daję. Nie zatrzymuje to bólu, może tak, ale pozwoliło mi wysiedzieć te 7 godzin i przeżyłam. Już pod koniec przestawało działać i czułam różnicę i wziąłam jeszcze jeden ibuprofen, także naprawdę polecam, bo wszystkie te kremy znieczulające, są takie specjalne kremy znieczulające, to słuchajcie, one tu niedostępne, są w Stanach. Po $30 plus koszt przesyłki, to by mi to wyniosło ponad 30, około $40 za krem znieczulający i pewnie by mi jeszcze podatek naliczyli, to cło. Także no niestety, no. Bieda w Wielkiej Brytanii, nie ma klejów znieczulających, sobie klejem. Można tam sobie jakieś, podobno takie do... Czekajcie, było... Co to jest? Do infekcji pochwy. Mówili właśnie w salonie tatuażu, że te kremy do infekcji pochwy, one dobrze znieczulają, bo mają tam jakiś antyseptyczny składnik. Pomyślę następnym razem, co można użyć, bo było nieprzyjemne, ale później zajmiemy się tą częścią i to będzie w miarę lepiej, bo wiem, bo już miałam z tej strony, także przeżyję, no. Idę w maju, kolejna sesja. A tak to słuchajcie, powiem wam nic. Dzisiaj opowiem wam, co zjadłam. Zjadłam, słuchajcie, zrobiłam sobie pieczywo chrupkie z pomidorem, wędliną i jajkiem. Ale mówię wam o tym dlatego, bo mi mama paczkę niespodziankę zrobiła i przysłała w paczce ręczniki, bo powiedziałam, że chcę pod choinkę ręczniki, to oczywiście stwierdziła, że jedna para ręczników pod choinkę to za mało i musiała dosłać jeszcze 3 pary.
ale do tego dosłała, słuchajcie, jeszcze wędliny, tak? Bo my tu przecież nie mamy polskich sklepów i nie ma polskich wędlin. I dosłała mi, słuchajcie, tyle wędlin, takie pakowane, ale w takich dużych pakach, my to będziemy przez miesiąc jedli, ale zrobiłam sobie kanapeczki z polską wędlinką. Dobre, nie mogę zaprzeczyć, nie mogę zaprzeczyć. Ja ogólnie wędliny dużo nie jem, tak roz czasem kupuję taką w plasterkach, to mu tam podjem, ale nie jem tak, że miałam okazję zjeść polską wędlinę. No patrzcie to światło. Buzuje, buzuje. Buzujące światło. Także polskie wędliny jak najbardziej. Do tego jeszcze przysłała czekoladę i inne, także dużo, dużo. No. A tu słuchajcie, jeszcze leży mi nowość, to wam pokażę, co kupiłam. Jeszcze jedną rzecz w Charity Shopie. Dzisiaj naprawdę poszłam, kupiłam. Jeszcze kupiłam taki sweter dzisiaj, przeceniony na 2,5 funta. Tak myślę, zmieniać ustawienia kamery, czy nie? Zostawię. Ryzyko. Ale sweter pokażę wam, zrobię jakiś haul ubraniowy, to wam pokażę. Jeszcze muszę go wyprać. Ale kupiłam w Charity Shopie, co też muszę wyprać. Co to jest? Narzuta szydełkowa. Babcina, słuchajcie, narzuta babcina. Taka. Te kolory piękne. Takie, ja tu mam tą. Co wam pokazywałam wcześniej, także ta jest nowa, ta jest stara i tak będą współgrały. O, nowa, stara. Myślę, że dobrze się komponują, słuchaj. Poncho! No i jeszcze wam powiem, bardzo to było w przystępnej cenie, proszę bardzo. 3,99. To za taki babciny... Babciny kocyk, mówię, dobra cena. Gdzieś tutaj w przedpokoju, w dużym pokoju narzucę. A propos dużego pokoju, słuchajcie, niedługo, bardzo niedługo zbliżamy się wielkimi krokami do zapełnienia tej ściany za mną. Słuchajcie, zostało dosłownie ociupina przestrzeni na ścianie. Już dokupuję tak na szybkiego, coś tam znalazłam, ale to wszystko musi być w odpowiednim stylu. Także już naprawdę niedużo miejsca zostało, jestem podekscytowana, chcę już zrobić zdjęcie i wam pokazać, może jakiś tour po ścianie wtedy, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie. Także tyle, słuchajcie, nie ma, o, pada śnieg znowu, proszę bardzo. Nie ma żadnych takich, wiecie, specjalnych nowości, wszystko jest ok, język migowy, ostatnio idzie mi dobrze. Podoba mi się, bo ostatnio rozmawialiśmy właśnie o tym, jak wygląda nasz pokój, czyli opowiedzieć wszystko o pokoju, gdzie stoi kanapa, stolik, półka, jakieś, wiecie, pierdoły, a ja lubię, o wnętrzach to ja mogę opowiadać, także to był taki ekscytujący moment w języku migowym. Przy okazji kanapa to jest tak, że jest wygodnie. A fotel? Tak. A to po angielsku, w polskim pewnie inaczej. Także tyle. Tyle. Tak myślę, że teraz posiedzę, zrobię coś konstruktywnego, takiego jak posprzątam w pokoju, bo tutaj jest naprawdę miło, jak nie jest brudno. I poczytam książkę, bo o, nie mam ze sobą książki. Kupiłam książkę i wam znowu nie pokażę. Nigdy się nie dowiecie. Także ja robię teraz porządki, robię teraz nic więcej, herbaty już nie, opita. I tyle, mogę was serdecznie pozdrowić, więc robię to. Pozdrawiam, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia i zobaczymy się bardzo niedługo ze wspaniałym wideo, które już mam w planie i chyba w ogóle nawet dzisiaj zacznę kręcić. Także trzymajcie się ciepło. Pa!